Ten drugi wyścig dzisiejszego dnia, czyli czwarty, jeśli chodzi o całe zawody, będzie podobny jak tamten. Typowaliśmy. Max Rafalik, Antoni Kosiba, Aleksander Jeleń. Kto twoim zdaniem teraz? Moim zdaniem daje drugą szansę Aleksandrowi Jeleniowi. Naprawdę widziałem ten pierwszy wyścig, pierwszy wyścig w dzisiejszym dniu, że no dojechał i jeszcze tam próbował coś powojować, więc na pewno będzie się ocierać o to podium. Może i będzie pierwszy, zobaczymy. Na pewno jeszcze nie można zapomnieć o jego teammate Kosibie, który z Rafalikiem naprawdę dobrze walczył przez cały wyścig. Antoni Kosiba, Aleksander Jeleń, dwaj kierowcy Bambini Racing. Maksymilian Rafalik, ten, który ma pole position, to jest oczywiście Est Racing Maranello, Marek Piórkowski, MK Racing, a więc tutaj trzy teamy. Jest jeszcze oczywiście Parolin Poland, czyli Bruno Gryc, Adrian Potępa. O, coś się... Bruno Gryc coś zwolnił właśnie, jak tak patrzy się. Coś mu się stało z silnikiem. Adrian Potępa oczywiście z Jastrzębski Racing. No ale Bruno, pomarańczowy kask, będzie miał problem Bruno Gryc. Zobaczmy, co tam się wydarzyło. Widzimy, właśnie... że próbuje odpalić, więc na pewno nie spadł mu łańcuch, bo tak by od razu zjechał. Aktualny mistrz, no widzimy, wirażowy mówi, wysiadaj. Mistrzu, nie ma opcji, żebyś pojechał. Bruno Gryc, aktualny mistrz Polski kategorii Baby Rock, czyli tej najmłodszej w tym sezonie, w mini roku. No i niestety nie zobaczymy go w tej rywalizacji tutaj czwartego wyścigu tego weekendu. Zobaczymy zresztą innych zawodników, między innymi szukam tutaj, tak, jest oczywiście... muszę go znaleźć tylko, która to jest pozycja. Bruno? Kto? Iwo? Nie, Iwo to jest OK Junior. Pomyliłem się oczywiście. Iwo Beszterda. Dobra, startujemy, zobaczmy. Pierwsze podejście. O, znowu za szybko. Będzie jeszcze jedno okrążenie. Nie, a nie, zgasło. Puścili, o, jedziemy. Puścili, nie? Ależ ciasno tutaj. Już Olek Jeleń na drugiej pozycji. Aj, w końcu tam jest incydent na końcu, czterech, dwóch zawodników w efekcie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądała tu stawka. Max Rafalik pierwszy, Olek Jeleń drugi. Antek Kosipa trzeci, czwarty Marek Piórkowski, Adrian Potępa i Franciszek Lasota. Numer 664. To jest Serafin Derżyński. Tak jest. No, niestety. Pech. Kolejny kierowca poza. Jeszcze próbuje. Powinni już go zgarniać, bo już, kurde, stawka dojeżdża. No właśnie. Niebezpiecznie trochę. No już nie ma Serafina w rywalizacji. Wysiadł z wózka, ależ wściekły jest. No trudno, niestety. Jak tam z przodu? Z przodu bez zmian. Zobaczmy, że tutaj ta szóstka zawodników, ta szóstka czołowa jedzie w jednym wężyku, tak w pociągu, tak jak mówiłeś. Sześć wagowników, ale kto będzie tą lokomotywą? Maksymilian Rafalik na póki co. Tam Marek Piórkowski się przesunął na trzecią pozycję, drugi jest Olek Jeleń. Miałeś rację. No tutaj Olo kombinuje i próbuje. Pamiętamy jego znakomitą postawę w Poznaniu z 25 pozycji na pierwszą. To było coś niebywałego. No teraz tutaj atak Marka Piórkowskiego. On jest na drugim miejscu. Olek Jeleń najszybszy w tym momencie. 58-400. Ależ tempo mają. Aj, tutaj doszło do kontaktu między dwoma bambiniekami. Antek Kosiba i Franek Lasota. Franek teraz piąty. Adrian Potępa atakuje. Trzecia pozycja teraz kierowcy teamu Jastrzębski Racing. No i wciąż walka dwóch zawodników Bambini. Tam coś pokazuje do Franka Lasota, Antoni Kosiba.
I powolutku nam się rozjeżdża tutaj stawka w tej dalszej części. Mnóstwo ludzi tutaj na trybunie. Ten wyścig mini rocka, zresztą zawsze wyścig mini rocka najliczniejsze przyciągają największą liczbę kibiców. Teraz atak Franka Lasoty na Marka Piórkowskiego. Pięknie się pod to podłączył Antoni Kosiba, ale jest kontratak. I mamy teraz tak, Maksymilian Rafalik, Aleksander Jeleń, Adrian Potępa, Franek Lasota, Marek Piórkowski. Pierwsza piątka. Tam ciasno również w drugiej części, w tej drugiej grupie. No świetnie teraz manewr wyprzedzania podwójny Marka Łagana. Czy to Rafał Paprota? Nie jestem w stanie z tej odległości rozpoznać tego kierowcy. Jak z tyłu rozjechana stawka, duże odstępy, więc skupiamy się na tym, co jest w tych dwóch pierwszych grupach. Max Rafalik 57,272, najszybszy czas. Teraz już się stawka rozjechała, więc jest teraz tryb wyścigu taki gończy bardziej. Każdy zawodnik goni tego przed sobą. A tutaj w drugiej części stawki widzieliśmy, że tam Kajetan Kojsar delikatnie dotknął swoim zderzakiem Xaverego Rafalika. Nie wiem, czy tutaj nie doszło do wbicia zderzaka. 17 i 18 pozycja. No tam też również ciekawie, chociaż te odstępy są znacznie większe. Wielkie emocje na pierwszych 10 pozycjach z pewnością. Max Rafalik coraz szybciej. Zobacz, Karol, że już 56, poniżej 57, ale Max Rafalik z każdym okrążeniem coraz szybciej. To jest ten pierwszy zawodnik, pierwszy kierowca, który otwiera nam stawkę, Maksymilian Rafalik. Tuż za nim Aleksander Jeleń, Adrian Potępa, Marek Piórkowski, Franciszek Lasota. Właśnie możemy zobaczyć, co się dzieje, jak Kosiba walczy z chyba z Kiwalskim. Tak, z Kubą Kiwalskim. Też tutaj ten sam team reprezentują, więc oto właśnie oni tutaj. Antek Kosiba i Kuba Kiwalski, a tutaj Marek Piórkowski, pomarańczowy go-kart, przesunął się na trzecią pozycję w tym momencie. Możemy też zauważyć, że Marek Piórkowski ma najlepszy czas w wyścigu, 56,750. No a więc to nie jest przypadek, że on się przesuwa tak, nie? Tak, 24 zawodników ruszyło, teraz jest 24 poza torem na tym pierwszym okrążeniu i druga część stawki praktycznie ugruntowana. Tutaj duże odstępy, tam jeszcze Kajetan Kojsar coś próbuje z Janem Balem, ale traci pozycję, a tu z przodu też w sumie duże, dość duże odstępy, ale tempo niesamowite. Zwłaszcza Maxa Rafalika, który jest pierwszy, ma może 20, może 30 metrów przewagi. Oto właśnie czoło tego wyścigu. No, można teraz zauważyć, że cały czas Piórkowski jest coraz bliżej Jelenia, więc zaraz może być ten atak. Tak jest, tutaj właśnie patrzymy na tą pierwszą grupkę, a zaraz zobaczymy to, co jest z tyłu. Oto właśnie druga część stawki. To też jest Vanessa Pek, Jan Bal, Antoni Staszewski, Kajetan Kojsar. Czyli pozycje od 15, od 14 do 18. No i mamy znów walkę Olka Jelenia i Marka Piórkowskiego, który jest już drugi.
przyspieszył i efekty tego dobrego tempa widzimy właśnie. Marek Kurkowski jest na drugiej pozycji, trzeci Aleksander Jeleń, no ale tutaj niepodzielnie rządzi w tym wyścigu Maksymilian Rafali, który jest pierwszy, 20, może 25 metrów przewagi nad czwórką kierowców, którzy są tuż za nimi. Tuż za nim tam jest Marek Kurkowski, jest Aleksander Jeleń, jest Franek Lasota, lider klasyfikacji generalnej, i jest Adrian Potępa, ale Maksymilian Rafalik z dobrym tempem, powiększając cały czas z okrążenia na okrążenie tą swoją przewagę, a to jest efektem tego, że walczą o drugą pozycję Marek Piórkowski i Aleksander Jeleń. Właśnie oni na ekranie w tym momencie. 2 kółka do końca. No, możemy zauważyć, że Marek Piórkowski jest cały czas najszybszy. Znowu najlepszy czas okrążenia, 56.613. Widać, że już zatrybiło coś, no i no, daje radę. No, a tutaj walka na kolejnych pozycjach. Kuba Kiwalski, Marek Łagan, Antek Kosiba. Czyli pozycje 6., 7. i 8. A tutaj zmiana. Nie ma zmiany. Adrian Potępa i Franciszek Lasota, czyli 4. i 5. pozycja. 5. i 6. Nie, 4. i 5. Mamy zmianę. Adrian Potępa jest 4. A tutaj Marek Piórkowski i Aleksander Jeleń. Zobaczmy, jaki dystans dzieli tą trójkę i rozpoczynamy last lap. Ostatnie okrążenie w tym wyścigu. Czy coś tutaj nam się zmieni? Zobaczymy, czy Aleksander Jeleń zdecyduje się na atak, czy Franciszek Lasota również będzie atakował tam w tej grupie jeszcze. Atakuje Jeleń. I mamy zmianę. Mamy zmianę pozycji. No to 1. i 5. Zobaczmy. Zobaczmy. Nie. Nie. O, tutaj mu wyszły bardzo ładne nożyce. Tak jest. Marek Piórkowski. Zobaczmy. Udało mu się wejść na drugą pozycję. Aleksander Jeleń troszeczkę odpuścił. Pierwszy jest Maksymilian Rafalik. Zobaczmy teraz ten moment. Jeleń wchodzi. Jest Jeleń drugi. Max bardzo ładny Rafalik atak. Pierwszy, drugi Aleksander Jeleń. No, podniesione dwie ręce. Miałeś rację, Karol, miałeś rację. Aleksander Jeleń drugi, trzeci Marek Piórkowski. Ależ do ostatnich chwil ta rywalizacja była niesamowita. 24 zawodników w kategorii minirock. No, zawsze rywalizacja tej kategorii jest emocjonująca. Druga runda kartingowych mistrzostw Polski. Maksymilian Rafalik jest zwycięzcą tego wyścigu i no, chyba zwycięzcą całej rundy. Jeszcze zobaczymy, bo tu nie ma ostatecznych wyników, ale po 3 wyścigach to on właśnie prowadzi, Maksymilian Rafalik. No, przewaga tutaj 14 punktów między Maksem Rafalikiem a Frankiem Lasotą.